Jak tutaj teraz kurwa przejść? Ani tędy, ani tędy. Przypominam, że ten materiał nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich. Czuję się jakbym kurwa szedł przez dżunglę jak jakiś Johnny Rambo. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelci. Jesteśmy, no można powiedzieć, że na początku lasów w Boguszowych Gorcach, w dzielnicy Stary Lesieniec. Głębszej lokalizacji nie będę podawał ze względu na to, że później to ktoś pewnie rozkopie, będzie tam szukał nie wiadomo jakich skarbów, a my musimy wejść w te krzeczory za mną. Także zapraszam was do oglądania. Musimy się tutaj gdzieś przebić przez te krzaczory, żebym mógł wam pokazać, o co chodzi. Szukałem tutaj z 3 miesiące temu sztolni, bo jest tutaj gdzieś w okolicy, a natrafiłem na takie ciekawe jakby zabudowania, piwnice, spichlerze. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Chcę zobaczyć, czy tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj mamy taką hałdę, jakąś usypaną. Nie wiem, czy to jest usyp z tych piwnicy, kiedy to budowano, czy może jest to coś innego. Jeśli ktoś ma jakieś w ogóle informacje na temat tego miejsca, bo jest dosyć ciekawe, to możecie mi podesłać na maila. Z chęcią zerknę. Tutaj prawdopodobnie już będzie się coś zaczynało, tak. Zobaczcie, tutaj zaczyna się już takie zabudowanie z cegieł. Z kamieni, nie z cegieł, broń Boże. To jest widać bardzo dawno wybudowane ze względu właśnie na to, że zostało budowane z tych kamieni na ścisk. Widzę, że tutaj już ktoś próbował się dokopać i chciał zobaczyć, co tutaj się znajduje, no bo jak widać jest to wszystko zasypane. Można powiedzieć, że może też celowo było zasypane, żeby schować to, co tutaj pod spodem się znajduje. Czyli takie jakieś małe pomieszczenie. Ale to nie jest wszystko, bo są jeszcze dwa takie miejsca, dosyć ciekawe, gdzie może uda mi się wejść, jeśli delikatnie bym je rozkopał saperką. Zobaczcie, jak to było budowane. I to mi wygląda, że tutaj mogło ogólnie, tak wygląda, że tutaj mogło znajdować się jakieś wejście z tej drogi, bo tutaj idzie taka ścieżka, nie wiem, czy to dobrze widać. Jesteśmy teraz w środku lasu, ale też niedaleko tej drogi, którą przed chwilą widzieliście. Teraz wam pokażę Newsa. Tam już pewnie widzicie, taki obóz sobie ktoś tutaj zbudował. Widzę, że nie jest ze świeży, mogło to być kilka lat temu. Ktoś tutaj działał, tak? Pracował, odkupywał to, bo widać, że tam, tutaj, zaraz to wszystko zobaczycie, że to było odkupywane. Ktoś tutaj czegoś szukał. Widzę, że tutaj też można znaleźć kawałki porcelany. Zobaczcie, połowy talerzy. PRL. Także nie jest to jakaś niemiecka porcelana. No i nawiązując, ktoś sobie tutaj zrobił taki obóz, żeby pewnie schronić się przed deszczem, odpocząć tutaj. Była to może taka baza. Wiecie, jak się budowało kiedyś bazy. Może jacyś małolaci sobie tutaj kiedyś coś takiego zrobili. Aczkolwiek z biegiem okoliczności byłoby to, że jest właśnie to zrobione przy tych miejscach naszych tajemniczych. Zobaczcie, tutaj już mamy pierwsze wejście do tej jakby piwnicy. To jest pierwsze miejsce, o którym wspominałem. Mamy ułożone kamienie na zacisk. Taki zacisk, żeby oczywiście stworzyć taki portal, wejście, żeby to się trzymało kupy i nie zawaliło się komuś na głowę. No i tam można zajrzeć. Chciałbym to troszkę tutaj wybrać stąd, te patyki, żeby tam po prostu się położyć i zobaczyć, jak to wygląda, więc ubiorę sobie rękawiczki. Jak się okazuje, Klaudia odjechała też z moimi rękawiczkami, ale odgrzebałem to. Zapaliłem już dla was lampę. No i teraz będzie można zajrzeć mniej więcej, jak to mogło wyglądać. Mi to wygląda na jakąś typową taką lodową piwnicę, spiżarnię, gdzie po prostu można było chować żywność. Wiadomo, że kiedyś nie było lodówek, więc korzystało się z ciemnych piwnic lub właśnie z takich miejsc, jak to, które widzicie.
widzę, że z tamtej strony jest to już totalnie zasypane. Trzeba by było to wszystko odkupywać. Ciężko po prostu teraz by to było odzwierciedlić ze względu na to, że to jest zasypane po prostu. A idziemy dalej, bo wiem, że jeszcze chyba coś tutaj było. Jeszcze było takie drugie miejsce, które też chciałbym tutaj znaleźć. No i tak pewnie w tytule nazwę to taką miniserią, którą chciałem przeprowadzić. Coś w stylu tajemnicze miejsca Bogusza w Górce. Mam kilka już tutaj takich i chciałbym, żeby to było odcinkowe na takie krótkie odcinki. Ten będzie pierwszy. Zobaczcie w ogóle, jakie stare, grube drzewsko podwójne tutaj wyrosło idealnie na tych zapiwniczeniach. A my przejdziemy sobie teraz przez te haszcze tam gdzieś dalej. Ogólnie ciężko mi się troszkę poruszać, bo tydzień temu jeszcze moja noga wyglądała tak. Gdzieś tutaj to zobaczycie. Skręciłem. No i boli mnie po prostu jeszcze, jak ją obciążę, ale nie będę się użalał nad sobą, bo lubię to robić. W sensie nie użalać się nad sobą, tylko łazić, kurwa, po tych haszczach. Tutaj widzicie już, że mamy takie wzwyżenia, usyp, więc to drugie miejsce chyba, jak dobrze pamiętam, będzie z tej drugiej strony. Trzeba uważać, bo są jakieś dziurska, żebym się gdzieś nie wpierdolił. Jak tutaj teraz, kurwa, przejść? Ani tędy, ani tędy. Przypominam, że ten materiał nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich. Czuję się, jakbym k***a szedł przez dżunglę, jak jakiś żony Rambo. Którędy tu przejść? Dobra, utnę, bo będę knął. Nie no, w ogóle przejście jest zajebiste. F***a się podoba. O, porcelanka. Szkoda, że nie cała. Kurwa. Gdzie to było? Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Czy mówiłem? Chyba nie. Jesteśmy od tego, od tej drugiej strony. Mogłem po prostu górą przejść, a nie jak idiota. Dobra, zrobiłem kółko. Jak kretyn. Tutaj już mamy to drugie zabudowanie. Jest wybudowane tak samo, jak widzicie, nie? Cegły, k***a, co ja mam z tymi cegłami? Kamienie na ścisk, wiadome, z wiadomych przyczyn, żeby to po prostu nie ruszyło się, nie zapadło się. Tak robili, żeby stworzyć taki portal, wejście. O tym już mówiłem. Już zapalam latarkę, tylko muszę z siebie plecak zrzucić. No k***a, trochę ta kostka. Ale to nic. Przetrwamy. W ogóle widzę, że tam drogą, nie wiem czy widać przez krzaki, wjeżdża jakiś biały bus. Wjeżdża tamtą drogą. Jestem ciekaw, gdzie jedzie, czy zaraz mnie tutaj nikt nie odwiedzi w tym miejscu. Chyba pojechał do góry. Dobra, w każdym bądź razie ja muszę tutaj zajrzeć. Pamiętajcie, żeby w takie miejsca schodzić zawsze nogami w dół, jeśli jest możliwość. Ze względu na to, że nie wiemy, co znajduje się na dole, a jak spadniesz, no to spadniesz na nogi, a nie na głowę. Jest większa szansa na przeżycie i po prostu mniejsze obrażenia. No i co? Jest faktycznie troszkę więcej miejsca. Widać, że datowane jest to na jakiś XVIII, połowa XVIII wieku. Możecie mnie poprawić. No mi to wygląda na takie właśnie lodowe piwnice, tak jak wspomniałem. W tą stronę obiekt na pewno nie będzie ciągnął się dalej ze względu na to, że tu już mamy wejście, ale w tą stronę idzie jeszcze kawał góry, więc mogłoby to się tam ciągnąć. Zawsze możecie podpowiedzieć takie osoby, które mnie oglądają, bogatsze w doświadczenie, starsze, które zajmują się tym od lat. Miło by było, żeby ktoś coś dopowiedział na temat tych miejsc, które tu znalazłem. Ja na pewno chcę wrócić jeszcze i przyjrzeć się temu większemu nasypowi, który jest całkowicie zasypany lub po prostu zakamuflowany. A tak wyglądam elegancko dzisiaj, tak na galowo jestem ubrany. Żartowałem oczywiście. Dresik, żeby było wygodnie, i zawijamy. Dobra, wróciłem teraz do tego miejsca, żeby sobie je przeanalizować. Raczej nikt po prostu by nie układał kamieni, żeby później je zasypać, tak? Tym bardziej, że są ułożone, jak widać,
w jakimś celu, w jakimś celu budowniczym oczywiście, żeby to była jakaś budowla, coś tam wewnątrz może się znajdować. O, Klaudia wraca, słyszę auto, jestem blisko tej drogi, o której wspominałem. No i zobaczcie, nie jest to takie małe i nie jest to na pewno takim zapiwniczeniem, bo jestem mniej więcej na takiej wysokości z drzewami. No o, zobaczcie, tam jest jakaś dziura. Z tej strony wchodziłem, a tu widzę, że ktoś robił jakiś świeży wykop. Więc kogoś to miejsce zainteresowało. No i zobaczcie, warto było jednak wrócić tutaj do tego miejsca. Ktoś tutaj, widzę, że, czekajcie, włączę lampę. No i mamy to. Zobaczcie, mamy to tam. Widzę cegły na dole, przybliżę wam. Widzicie je teraz. Z pewnością świecę i jest tam wejście. Jest tam wejście. Więc wypadałoby to wszystko teraz odkopać na nowo i zajrzeć tam do środka, czy po prostu można się dostać do wewnątrz. Czyli jednak miejsce jest owiane tajemnicą i jest dosyć ciekawe, jak dla mnie teraz już bardziej. Miałem właśnie taką ciutkę, żeby tutaj nagrać dla was ten pierwszy odcinek z tej serii. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Musiałem sobie przysiąść ogólnie, bo boli mnie ta noga. Jest to już takie zakończenie tego naszego pierwszego odcinka. Dajcie znać, co myślicie o tym miejscu w komentarzach. Ogólnie słyszę, że tam gdzieś z daleka Klaudia mnie woła. Zaraz się do niej odezwę, ale niech chwilę ma tą adrenalinkę. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie o pozostawieniu jakiejś łapki, komentarza pod spodem. Dajcie w szczególności znać, co myślicie o tym miejscu. I tak jak wspomniałem, chciałbym zrobić teraz taką miniserię tajemniczych miejsc w Boguszowie Gorcach. To jest taki pierwszy odcinek. To miejsce na pewno jeszcze sprawdzę sobie na lidarze i odkopię je dla was, żeby zobaczyć, co tutaj pod tymi moimi nogami się znajduje. Serwus, do zobaczenia.